Cześć, witam Was. Dzisiaj wyniki konkursu, w którym do wygrania były karty z Panini UEFA Euro 2016, między innymi trzy limitki też, Friends and Foes, Miller, Lewandowski, także myślę, że całkiem fajna nagroda. One na razie tutaj niech sobie leżą, będą czekały na zwycięzcę. A konkurs, przypomnę, polegał Wam na tym, że wezmę sobie, wybiorę 5 saszetek właśnie z naklejkami. Będę je otwierał i ta drużyna, która zdobędzie najwięcej goli, ta wygra. Także wezmę sobie tutaj 5 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze, te idą na bok na razie. No i mamy, moi drodzy, 5 saszetek. No i przypomnę Wam jeszcze bardzo ważną sprawę. Będę otwierał te 5 saszetek na takich samych zasadach, na których otwieram saszetki podczas mojego turnieju Mini Euro 2016, a więc nie będą liczyć się naklejki, tylko będą się liczyć gole, bo naklejka zwykła, czyli ta z piłkarzami, będzie się liczyć jako jeden gol, natomiast naklejki specjalne, tak zwane, będą się liczyć jako dwa gole. No, myślę, że wiecie, o co chodzi, także. Te wszystkie herby, gwiazdy, drużyny, naklejki podwójne. No, także myślę, że zaczynamy. Pierwsza z pięciu saszetek przed nami. No i tutaj już widzę Niemcy. Niemcy i od razu dwa gole dla Niemiec. Także Hummels i Boateng. Niemcy mają już sporą zaliczkę. Rumunia. Dalej Irlandia. Ukraina i Rosja. Także po pierwszej saszetce na razie Niemcy prowadzą. Lecimy z saszetką numer 2. A tu widzę już Rosję, także miał już tu Rosja jednego gola, teraz ma dwa, także na razie prowadzi wspólnie z Niemcami, ale tutaj Walia ma jeszcze dwa gole i Walia dochodzi do tego wyścigu i od razu obejmuje prowadzenie, bo ta naklejka liczyła się jako 2, ta jako 1, także 3 gole dla Walii. Na razie ona prowadzi. Tutaj 2 gole dla Portugalii i Belgia z jednym golem. Tak to na razie wygląda po dwóch saszetkach. Walia na razie z 3 golami na prowadzeniu. Trzecia saszetka przed nami. Zobaczymy, kogo my tu będziemy mieć. A mamy tak, Słowację, której tutaj jeszcze nie było. Rumunia. Rumunia ma dwa gole. Irlandia. Irlandia, moi drodzy, również ma dwa gole. I Ukraina. Ukraina też ma dwa gole. I proszę Was, piękną naklejkę trafiliśmy, piłkę. Piłkę numer 7. Fajna naklejka, ale ona się dzisiaj nie liczy, bo liczą się właśnie reprezentacje. Dwie saszetki zostały do końca. Na razie Walia ma 3 gole i prowadzi, ale za ich plecami z dwoma golami dużo reprezentacji jest. Także no, zobaczymy, jak to się wszystko jeszcze potoczy tutaj. I tu widzę Rosję. Rosja miała dwa, teraz ma trzy i wspólnie z Walią prowadzi. Tutaj Portugalia i Portugalia również ma trzy gole. Także ona też prowadzi. Węgry. Węgier jeszcze nie było, a mają dwa gole. Tutaj Szwajcaria. Szwajcarii również nie było. I Belgia. Belgia miała jednego, teraz ma dwa. Czyli ostatnia saszetka została do otwarcia. Może Wam jeszcze tutaj tak przybliżę to. Rosja ma trzy. Walia ma trzy. I Portugalia też ma trzy. I te trzy drużyny prowadzą. Czyli jeżeli ta saszetka nie rozstrzygnie, to będzie między tymi drużynami dogrywka. Także zobaczymy, kogo tu mamy. A tu już widzę, będzie Węgry. Czyli
Węgry miały 2, teraz mają 3, także one również mają 3, także 4 drużyny na razie z 3 golami. Islandii jeszcze nie było dzisiaj. Turcja była czy nie? Nie było. Także ona idzie na bok. Ukraina również, moi drodzy, ma 3 gole. I Rosja! Rosja na koniec. Także Rosja, jak widzicie, raz, dwa, trzy, cztery. Rosja ma 4 gole i ona to wygrała. Jeszcze tylko sprawdzę, bo tu Niemcy mają 2. Walia ma 3. Portugalia 3. Węgry 3. Rumunia 2. Ukraina 3. Belgia 2. Także Rosja. Rosja ma 4 gole i to ona wygrała. Także teraz sprawdzę sobie w komentarzach, kto głosował na Rosjan. No i za chwileczkę do Was wrócę. Witam Was z powrotem. No jak widzicie, tak się akurat złożyło, że dzisiaj Rosja wygrała z 4 golami. No i muszę Wam powiedzieć, że sprawdziłem komentarze i 4 osoby zagłosowały na Rosję. Są to Kacper, Lego Star Wars, który obstawił 3 gole, Grzegorz Kulczycki 7 goli, Jakub Harmata 3 gole oraz Emilia Kuczyńska, która nie podała liczby goli. No i jak widzicie, żadna z tych osób nie trafiła liczby 4 goli, także między tymi 4 osobami zrobię teraz sobie losowanie w programie random.org i zobaczymy, do kogo poleci główna nagroda. Poczekajcie chwileczkę. Myślę, że tutaj to widzicie, także wpiszemy sobie liczbę 4. No i tu jak widzicie 1, 2, 3, 4. Także zobaczymy, do kogo poleci główna nagroda. A zwycięzcą tego konkursu jest numerek 3, moi drodzy, czyli Jakub Harmata. Także Jakubie, ja Ci bardzo serdecznie gratuluję. Do Ciebie właśnie polecą te oto karteczki. Także zgłoś się do mnie na Facebooka. W opisie będziesz miał właśnie link do niego. No a wszystkim dziękuję za udział w tym konkursie. No i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.